Nasze spotkanie przewidziałyśmy na około 2 godziny. Zrobimy to tak, że na początek ja Panią opowiem tak w kwestii wstępu, skąd w ogóle się wziął pomysł na nasze spotkania w gronie kobiet i rozmowy o budowaniu. Później będę starała się zrobić to bardzo, bardzo szybko, tak żeby nie zajmować czasu na tę część merytoryczną. Natomiast później Pani Iwona będzie opowiadała nam o tych rzeczach, kwestiach związanych z budową domu, czyli przygotowaniem dokumentacji, jakichś spraw formalno-prawnych, wyborem działki, wyborem projektu. Dotkniemy też kilku kwestii związanych z budżetowaniem domu, ale to tak bardzo pobieżnie. Oraz będziemy troszkę mówić o firmach wykonawczych, jak z nimi rozmawiać. Dzień dobry, zapraszamy. Zapraszamy Panie. Dzień dobry. Zapraszam. Tutaj można powiesić ubrania. Ja zachęcam Panie, aby podczas tego spotkania zadawać pytania w trakcie. Będziemy przeskakiwać trochę z tematu na temat i ważne jest dla nas, aby Panie, jeżeli jakaś kwestia Panie zainteresuje, mają pytanie, przerywały, zadawały pytanie, będziemy odpowiadać w trakcie prowadzenia prezentacji. Myślę, że tak będzie łatwiej, bo w przeciwnym razie coś może nam umknąć. Oczywiście, jeśli pytanie pojawi się w Pani głowie dopiero po zakończeniu spotkania, przewidziałyśmy też czas na taką sesję pytań i odpowiedzi. A jeśli będą Panie potrzebowały się do czegoś dopytać po jutro, pojutrze albo kiedyś tam w przyszłości, to zapraszamy na spotkanie indywidualne z Panią Iwoną Wojczuk. Konsultacje z Panią Iwoną są bezpłatne. Można się z nią umówić w jej firmie. Można też drogą telefoniczną mailową. Także w związku z tym, że dużo rzeczy będziemy, o wielu rzeczach będziemy dzisiaj mówić, prezentacja, którą będą Panie oglądać, zostanie w kilka dni po naszym spotkaniu przesłana do Pani na maila.